Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie. Rozpoczynamy drugi dzień zmagań. Przed wami oczywiście znowu opera i... Serosik. Moi drodzy, troszkę żeśmy... To chyba musi być taki disclaimer, ale disclaimer nagram jutro, żeby się pokazał razem z trzecim odcinkiem. Moi kochani, to, że narzekaliśmy trochę na Anthem, to nie znaczy, że to jest zła gra, nie? I to powiedzmy sobie tak od razu, mimo że gracze i tak wy to zobaczycie za jakiś czas. Ale to jest spowodowane tym, że gramy 12 godzin, 15 godzin, no po prostu od rana do nocy. I to jest tego kwestia, nie? To nie jest tak, że gra jest słaba, tylko po prostu każdą grą da się zmęczyć, jeżeli gra się nią paręnaście godzin, nie? Także nasze marudzenie i w ogóle to jest tylko marudzenie, to nawet nie było narzekanie, nie? No trzeba było przegadać, przegadaliśmy, ale w grze bawimy się świetnie i chyba ty też, Xeros, nie masz w zasadzie co zarzucić tej grze tak naprawdę. Do tej pory jest super, naprawdę. Otwarty świat, no może nie otwarty aż tak, ale... Ale no tak naprawdę co, uderzyliśmy w jakąś granicę, nie? No... Do tej pory nie. Właśnie o to chodzi. Na razie nie udało nam się walnąć w żadną niewidzialną ścianę, no... Zobaczymy, jeszcze spróbujemy walnąć w taką ścianę. Ale na razie jest jak jest, jest dobrze. To co, Xero, zmieniłeś już tam sobie na ten? Mam cię, dodaję już. Bra. No, Adaś trochę grał, ma 222 siły. Trochę grał, kurde. Trochę sporo grał. Dobra. Całą noc pewnie. No to go nadgonimy, spokojnie. Ja jestem gotowy. Porobimy sobie te grobowce. Nie, grę swobodną. Czekaj, nie grę swobodną. Ciśniemy z questem, bo on pewnie cisnął questa. No ciężko powiedzieć w sumie, nie? Tak patrzę. Na pewno się zdaje, że walił questa. No dobra, to ciśniemy questa. Weź te grobowce będziemy sobie szukać. Oblecimy je sobie. Chyba, że mamy jakieś poboczne questy, nie wiem akurat. Wołanie o pomoc. To możemy głównego po prostu nie ruszać na razie. I ostrożna współpraca. Tak, tak. Dobra. Myk. Myk. No, let's do it. Ja muszę być trochę pod telefonem, bo będzie dzisiaj właściciel mieszkania dzwonił, że jedziemy podpisać umowę. Będziemy wnosić też część rzeczy, także... Może być tak, że w którymś momencie przerwiemy nagrywanie, ale moi kochani, nie martwcie się, nagranych odcinków mamy chyba z 15. Zresztą to i tak zobaczą dopiero jak już te 15 odcinków wejdzie. Więc opera, nie tłumacz się, nagraj sobie film po prostu informacyjny. Ta-dam! No, czasami trzeba porozmawiać z kimś inteligentnym. No. Dlatego człowiek gada ze sobą od czasu do czasu. Of course. No. Du, 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 du. Drużyna A. Okej. Right here. Again. Hi. The Sentinels don't have the resources right now to fix these beacons, so... Appreciate it. Well, things went so smoothly last time we were... Dlatego tutaj jest tyle wody, żeby cały czas schłodzić ten, javeliny. O, i to, że nie powiedziałem frame'y, to już mówi samo za siebie, że już jest dobrze. Jarvisy. Jarvisy. A niech będą w sumie. Się przegrzałem z Denia. Naprawdę, tam wiele za to, żeby mieć dłuższy czas, nie wiem, lotu, mniej się przegrzewać, czy coś w tym stylu. No, troszkę przykrótko. Dobra, naprawiam nadajniczek. Zanim ja tam dolecę, to mnie prędzej... Dobra, już was widzę. Okay. Send me the next location. One thing about the next beacon. Yes. It's a little bit of an established Stark Empire. Wow, zobacz tu jaka ściana, ty. O, widać ogrom. OP.
Ej, ty zaraz, ale tu chyba jest też koniec świata. Lecę na koniec świata, zobaczę co mi się stanie. Aj, kurde, już ktoś. Kurde. Nie zobaczyłem, co mi się stanie na końcu świata. Ale tu jest jaskinia też jakaś. Wow. Ty zobacz, Xeros, taka malutka jaskinia. A, już, już, lećcie dalej. Dobra, naprawdę, grę swobodną to będziemy chyba chodzić i tylko chodzić. A patrz tu, a patrz tam. Bo będzie można sobie połazić w końcu. Niesamowite, taka mała jaskinia, a trochę mi szczęka opadła. Aha, zebrałem. How's it coming? I'm a fire mage. Define a lot. I wish these scars would run off. Seriously? Dobra, o, snajpa. Czy ja mam coś? O, właśnie. Wow. What the fuck? No patrz, jak przeciwnik ma tarczę, to do tej pory nie możesz mu strzelić kryta. To też ciekawe w sumie. No niby logiczne, nie? No ale... Logiczne w grze. Właśnie. Nie wiem, czy tak w Mass... A, chociaż... No nie pamiętam, ale nie wiem, czy tak w Mass Effect nie było. Ej, tutaj jest ten. Lore. O tu. Machina nienawiści. Jakbyś chciał, Xeros, tu gdzie stoję. Chyba, że masz. A, dobra. Okay. Co to za piec? A tak spróbuję podlecieć tak idealnie nad samą ziemią, takie pełne szybowanie. Aha, to już poleciałem. O, nie dolecę tam. No dobra, dobrze, że chociaż tyle doleciałem. Dobrze, że Storm to się chociaż może unosić. To przynajmniej nie potrzebuje takiego tego. No, i tu można wskoczyć do wody. Co tam jest? Ja wiem, żebyście mnie potrzebowali, to w razie czego dzwońcie, Xeros, masz mój numer. Okej, 0700. Chcę zobaczyć, co tu jest. Jezu, no mnie tak ciągnie do eksploru. Tak chcę patrzeć, gdzie to, co to, dokąd to prowadzi. Co się stanie, jak gdzieś pójdę, jak gdzieś popłynę, jak gdzieś wskoczę. O, żeż ty! Dobra, plenerek mnie wywaliło troszkę. Zaraz tam dolecę. Znaczy, zaraz to jest bardzo też takie słowo mocne. A, i tak mnie zaraz tepnie, i tak mnie zaraz tepnie. Może nie? Nie, może jednak tak.
gra swobodna naprawdę. No, czekam tylko na to, żebyśmy skończyli kampanię. Pierwszy raz czekam na to, żeby skończyć kampanię po prostu. Wow, wow, wow. Tak, też wiem, dzieje się. I see fire. No ja saw fire. Tej wieżyczki nie zauważyłem, myślałem, że to jest jakiś tam przeciwnik. Może bym nie podniósł ten, co tu stoi? Widzę, że chyba nie. Blokada jeszcze odrodzenia. Kościu, stoisz, nikt do ciebie nie strzela, podnieś mnie. Dobra, jak tutaj jest? Rozmawiaj. Pod voice? Halo? O kurde. Coś. Nawet nie obadałem. No chciul. To ja zaczekam. Widzę. Widać, że dużo ludzi z Warframe'a gra, bo nie podnoszą. Nuby to nie podnoszą. Nie, w Warframe'ie to samo. Już po tym, jak wynaleźli ten system, że wiesz, że tak naprawdę go podnosić nie musisz, bo masz tam ze 4 wskrzeszenia czy coś takiego, to nikt już nie podnosi. Naprawdę nikt nie chce podnieść? Co za frajerzy. Czekaj, idę. No, nie leć, tylko... No... Muszę rozgrzać palce. O, jest jakiś item. Masterwork. Noż. Brak osłon. Dobra, mam osłon. No ten jak się odpalił z miniganem, ty. Dobra, walę go w zbiorniki. Kurde, z tą tarczą zaś. I kula ognia. Ups, mam problem. Kurde, no jak się zasłania tą tarczą. No to są rzeczywiście wymagający przeciwnicy. Shit. W Destiny wystarczy im w nogi strzelić. No. Dobra. There. Tagged one of the relics hooked up to Arcanist machinery for pickup. What are the scars doing with all this? I'll see you back at the fort, freelancer. Thank you. O, ptasiorki. Ciekawe, czy mogę zestrzelić ptasiorki. Gdzie one są? Nie, chyba nie. Chyba nie. Ale tylko chyba. No bo na ziemi tą florę i faunę to się da rozpiżyć, a
Bo powiem ci, w sumie, jakby mogli zrobić, chociaż podejrzewam, że to by strasznie obciążało grafikę, więcej zniszczeń takich, no na samej ziemi, nie? Czyli jakieś tam mosty, nie mosty, jak gdzieś tam jesteście, że jest więcej drewna czy coś, to żeby to wszystko można było rozpiszyć w diabły. Oczywiście. Już się zaczyna nieźle. Nice one. Moduły. Że w końcu będę miał czwarty moduł, bo w sumie to nie mam czwartego modułu wcale. Inskrypcja lodu. Odporność na zimno, nice. Inskrypcja ognia. To jest, co to jest? Zwiększa obrażenia od żywiołów, zmniejsza obrażenia fizyczne. Ty, no ciekawe, a jakby wziąć tak... Wzmocnienia kontrola, a o tak. Żebym miał zwiększenie obrażenia od żywiołów, zwiększone obrażenia od sprzętu o 50%, tylko że wolniej mi się on odnawia i zmniejsza obrażenia od broni. Robasz. Ciekawe, a tak jak nawalić, jak to cisnąć tą kulą ognia. To będzie bum. No ciekawe właśnie. Dobra, jeszcze z broni coś tam miałem. Zwiadowca, ten karabin wyborowy to nie jest dobry pomysł. Dusiciel strzelba. Nie używam niby strzelby, ale to zawsze troszeczkę mocy. I... No i... Karabin szturmowy. O, obrażenia od umiejętności plus 5%. O właśnie, jeszcze dodatkowo. I od umiejętności 20%. O. Kurde, człowieku. Ja mam teraz pewnie... Szkoda, że nie mam statystyki. O, tego mi brakuje. Chciałbym jeszcze tabelkę, która by mi pokazywała, że mam plus na przykład 100% mocy umiejętności. Nie musi pisać nawet z czego. Chciałbym wiedzieć tylko... co. Dobra, pieczęć wsparcia. Zasięg podnoszenia zwiększony. Okej. Okay. Zza muru będę podnosił ludzi. Piorun albo lodowa burza. Kurde. Ten żywy ogień fajny, ale chyba uderzenie pioruna fajniejsze. I pieczęć skupiającą może nie uderzenie ognia, ale wyładowanie lodowej energii, zobaczymy. I kół dzięki temu szybciej się regeneruje. O! O, czekaj, ja tu już mam builda. Już tu ja mam jakiegoś builda. Dobra. A w modułach mam co? Dobrze mam, nie? Inskrypcję lodu. A, kurczę. Elektryczności nie mam wcale w sumie. Tylko, że to nie ma znaczenia w sumie, tak naprawdę, bo tylko tu 5%, tu tego, tu 2 na 10, tu plus minus 15, plus 2 do siły. Rzutowanie. Na płaszczyznę zespoloną. Dobrze będzie, dobrze będzie. Znaczy, zobaczymy. Okej, okay. No, słucham. Oczywiście. Dwie osoby. Jeden quest, a dwie osoby. Dobra, muszę 60 tysięcy zarobić. No to... Słucham panią. Do we have trust issues? You know, most people start with a hello or how are you? Hello? Would you say you trust me? Po części. Kind of. That's what I thought. I feel somewhat responsible for your misgivings. I don't know if I'd go that far. I've decided to be more forthcoming with you. Okay. Do you know what Corvus does with Dominion informants? Zrobiłeś sobie tą gierę, tego Breacha? Tak, mam. Dobra, dobra. I masz go normalnie ściągniętego, nie? Już masz darmowego, jakby. Tego nie wiem, no ściągnąłem przez Launchera, no.
A, no tak, tak. Bo motyw jest taki, że normalnie to musisz wprowadzić kod i zapłacić 40 zł, nie? Tylko że dzięki temu, że masz go darmowego, no to nie masz tam, chyba w tej cenie jest jakieś tam 200 waluty tej takiej za kasę i coś tam jeszcze, nie? No to tego nie masz. Ale to wiesz, nic nie zmienia tak naprawdę. Może nie pogramy w to długo nawet. Ty, a kiedyś jeszcze jedną taką gierkę mówiłem o niej, nie? Że ktoś tam jest mistrzem gry i też są cztery osoby. Też o czymś takim wspominałem, tylko że jakieś bardzo bajkowe, coś z kartami. Dungeon coś tam? Też coś wspominałem, tylko później zauważyliśmy, że to... Bo to były jeszcze czasy, kiedy nikt z nas nie zarabiał. Nie pamiętam. A pamiętam, że cztery sztuki chyba stówę kosztowały tej gry. A tam było 3 plus 1 się grało. No ciekawe. Kwestia do znalezienia tego. Też bym pograł w sumie. To... Why are you telling me this? I thought you might be interested in how Corvus operates. Dziwne, ta babeczka Tasyn chce, znaczy ona coś kręci, nie? Ewidentnie. Bo niby stara się być szczera, ale ewidentnie czuje, że chce tak chce. No tak, dobrze. Coś jest ta rzecz. Tak, tak, że coś z tyłu głowy cały czas mam, że no uważaj, bo ona coś. Ona jest tak szczera, ale mówi o takich rzeczach, które. No nie wiem, dlaczego miałyby mnie interesować. O torturach i przesłuchaniach. That's too bad. Good luck. Thanks. I thought for sure you did Korok's danglers. Nope. Darn, I thought I knew you. Guess not. I do see a silver lining here, though. What's that? Well, this reminds me not to take you for granted. I still have so much to learn about you. That's what I'm afraid of. Dobra, reputacja. No już tam po 400 parę nabiłem, nieźle. Dobra. Jestem za. Możemy grać. Okej. Okay. Odpowiedz na wezwanie o pomoc z uszkodzonego tragarza. No. Dzisiaj jak tego? Dzisiaj jak pojadę podpisać umowę, wniosę jeszcze, wiesz, pudełka tam z samochodu, jakieś takie rzeczy, no nie? I pewnie później będę już miał czas, bo tam Patrycja zostaje z mamą, znaczy z teściową, żeby tam ten sprzątać. Mm-hmm. Nie? Na błysk, żeby tam było wszystko już tego. Także pewnie jeszcze wieczorem sobie będziemy mogli pomłodzić. Jak nie przy nagrywaniu, to po prostu wezmę drugą postać, czy coś w tym stylu. No. Tak, żeby sobie polatać, połazić, czy coś. A, no właśnie, kwestia jeszcze, bo tego nie... A nie, w sumie sprawdziłem. Nie ma tak, że jak w Destiny, że jeszcze raz musisz całą fabułę przechodzić. O, no to tyle dobrego. No. Tutaj po prostu zmieniasz postać i tyle. Dopiero tam masz taki motyw w menu, jak wchodzisz na samym starcie gry, że stwórz nowego awatara. To dopiero tam masz ten. A i też nie wiem, czy fabuła jeszcze raz się odpala, czy po prostu tworzysz sobie nowy wygląd. Wow. Okej, rozstawili barykady i co? Cześć, Dix. Fajna strzelba. O. Dobra. No nie chcę na razie. Myk. Hey, you a freelancer? The name's Diggs. Yeah, freelancer Diggs. What happened? Got by scars back a ways. Diggs? Too much dicks.
help a guy out? I'll see what I can find. No powiem ci, że te pieczęcie ze zwiększeniem mocy działają. Jak już wziąłem dwie na zwiększenie mocy, to tylko ten czas przeładowania jest taki. I to nawet nie to, że nieprzyjemny. No troszkę mógłby być krótszy, ale nie jest źle. Zebrane. Mi się coś nie podoba. Dix coś kręci. Albo coś kręci, albo coś ukrywa. Strider can't move like this. No, we're as good as dead out here. Oh, the ambush was back up the trail. All right, I'll run it down. That is a time. No, żeszty. A, nie da się tej kulki rozwalić. No dobra. Już jak leci, to masz przesrane. No właśnie. God damn it. Wow, 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 na klopsa. No ja też. Przydałaby mi się snajperka, kurde. Uciekłem od tej kulki i wraz mi zadała obrażenia. No, to chyba ktoś coś... Pokrojony. Ja pierdzielę, to ja nie chcę wiedzieć, ile z ulta zadaje. Teraz 600 obrażeń z kumu po prostu walnąłem. A to obszarówka? Dobra, no możesz włożyć. Ciekawe. Rozpadła się. Lots of damage at the ambush site. Yeah? Any luck on finding the Strider part? Not yet. That is curious. What? Lots of cargo has been left here. Scars take most everything. That is curious. They found the part. Not the small one. It must be carried back the hard way. Diggs, you copy? There you are. Find anything? Yes, headed back. But don't mess around. These bird carcasses are attracting attention. Our people found the part, Diggs. I'm in trouble here. You hear that? I told you those damn birds would attract trouble. God damn. Mogę piknąć. Dziwne. Nie mogę piknąć.
kill anything that gets too close. Tysiąc trzysta, to są obrażenia. Tylko to też jest cooldown. Jeszcze oczekuję jakiegoś dużego przeciwnika. No, innej opcji nie widzę. Może nie teraz, ale... Na moment. Jest! Dobra, odpalam. Cool. Yeah. You have heard it. Careful. It is more ferocious when the eyes go bright. Good to know. It tries to scare you, but yeah. The easy. Wziąłeś trudny na pewno? Aż sprawdzę. No powiem ci. Z tymi dwoma modami. Pierdyliard obrażeń po prostu. Te cyferki to się nie kończą, nie? Aż miło. Odsuń się od drzwi luku bagażowego. Odsuń się od drzwi luku bagażowego. O cię wysadzi. Nie, bo ja go roz... Znaczy ten. Nice. No ale... Mac ma efekciarskie te skille. No i bardzo, kurde. No, na tyle się dużo dzieje, że podczas ulta podejrzewam, jak go tam ultowałem, to nic nie widziałeś. No, jakbym w środku, że tak, na pałę, aby. Kurde. Chociaż nie powiem, Adaś jak zacznie strzelać z tego moździerza, to jeszcze jest gorzej, bo to wszystko jest czerwone. No, mnie się chociaż kolory zmieniają. Artyleria. O, oh, nice! Nice czy nie nice obrażenia? A, odporność na obrażenia od żywiołu, bo to też mogło być fajne. Jakbym jeszcze miał jedno miejsce. No fajne, ale nie fajne. Na razie to nie mam miejsca. Skończyło się! I tu jest jedna rzecz, która mi się podoba bardziej niż w Destiny. God damn it, mogę sobie założyć wszystko legendarne. Wszystko. Cały będę legendarny. Na bank. Ile ma gadać? O, nie pytaj. Nie pytaj, ile ma trzeba gadać. Nie pytam. Nie pytam, nie obchodzi mnie to. No. Chcę włączyć mapę. Nie pytam, nie obchodzi mnie to.
O, krztusiciel. Zaraz to. To jest to. Mam lepszą wersję. Inskrypcji ognia przydała mi się lepsza wersja choroba. Czy ja używam w ogóle ognia w tym momencie? Nie, piorunów. Czy ja mam coś od piorunów? Piorunami i lodem ciskam. A nie mam, kurde, esencji piorunów. Ech. Dobra, to równie dobrze mogę mieć ten. Albo w sumie równie dobrze to mogę mieć jakikolwiek, nie? Ale to tylko ogień mi zostaje. A tu wydłuża kombo, no to niekoniecznie. To już wolę mieć odporność na obrażenia od żywiołów. Dobra, 152. Ja to tak długo nie gram, no już, już prawie jestem przy tej granicy, nie? No co się dzieje dzisiaj? Coś mnie... Dławiciel mocy? Ej. Masakra. Okej. Mapka. No nie, ja mam trzy osoby. Tylko szkoda, że w plenerach wszystkie. Nie, ja pięć. Nie. Nie. Takie żeś wybory dokonywał. Może tak. You looking for information? Not at the moment. I thought it would be nice to chat without an agenda. All right. Ta blondyna mnie rwie ewidentnie. Corvus is a small swift bird with black plumage. A się nawałek. Thanks for that. I'll remember it the next time I go bird watching. My mistake. Here I thought you were interested in Corvus. I've heard about Corvus, but you've never talked about yourself. I understand. That's reasonable. Within Corvus, my title is Factor. I'm in charge of all agents near Fort Tarsis. Why'd they choose you? That's classified. Little Xeros. I graduated top of my class. Then why are you in Fort Tarsis? I didn't want to be stuck in a soft job back in the capital. I chose this assignment. How far will you go to defeat the Dominion? That? I can't answer. But you do expect me to be part of your solution. Of course. You're an important weapon in our arsenal. Thanks, Tassin. It's good to know I have a place in your arsenal. You're welcome. Now you know a bit about me. Yeah, this was almost nice. Maybe next time you can share a bit about yourself. Yeah. Yeah, ewidentnie mnie rwie. I'll be in touch. Dobra, gdzie mam następną rozmowę? Tam mój. It's true. She went on and on. A, no właśnie, jeszcze jedną rzecz miałem zobaczyć. Cotygodniowy stan sojuszu. Odnowienie za jeden dzień. No dobra, ale... No bo nie ogarniam, o co w tym chodzi, nie? W sensie, cotygodniowa premia uczestnika, w sensie, no co, że dostanę hajs, jak ten czas się skończy, czy o co chodzi? Bo tu widzę, mam razy 5 premii od znajomych, nie? Każdy jakiś tam hajs, coś tam... Ma. Nie wiem. A zaraz, tu jest jeszcze? No zobaczymy, zobaczymy. Dobra, jakie mam dzienne próby? Czyny heroiczne. Pozostały czas 3 godziny. No to chyba jeszcze troszkę. Aha, back to talk. Very good getting freelancer Diggs and his passenger. Ty! Rzeczywiście świat się zmienia. U tego Jaroła w tej kanciapie, na początku tu był cały śmietnik, teraz na ścianach są jakieś tam rozpisane znaki, nieznaki.
Posprzątali całe to mieszkanie, ustawili świeczki, ty. That your favorite? Favorite? Listen, there is Fortuo Brew and then there is Swill. You maybe tell me you prefer another drink. I would only feel bad for your sad life. Okay. Now I'm thirsty. You come back when you want contracts. Okay. Okay, I want contracts. Contracts to get you started. People need help. Get out there and lend a hand. Will do. Dobra, zobacz, co jest na tych ścianach. Ciekawe, co to może być. Historia? Może... wydaje mi się, że to jest lore rozpisane tylko w ich języku. Na zasadzie bestiariusz jest tutaj rozpisany, a widzę, że są bestie, których jeszcze nie spotkaliśmy. Jest ich dosyć dużo, bo widzę, są szramy. No, ale na pewno ich będzie dużo. Czegoś takiego to nie... W życiu żeśmy nie widzieli. Są jakieś królowe pająków, jakieś inne pajęczaki takie dziwne, ale są jeszcze jakieś latające dziwactwa, pływające jakieś rekiny, nosorożce. Jakieś dziwne, cieniste kształty. Xeros. W świecie jest wiele niebezpieczeństw. Fuck that. Prepare yourself and be careful. Prepare your arms. A to na mnie, ale mówię o świat. To na mnie. Alright. O, jak śmiesznie drobni mi teraz kroczki. Tup, 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 tup. O Jezu, i wykrakałeś, i jeszcze mam 3 osoby. Siuśku. Xeros, ty siusiaczku. Look who's back. How's the frontier treating you, freelancer? Keeps me on my toes. Tell me something. How hard is it to get Fortuo Brew out here? That's the wrong question. What you want to ask is, what's it cost, and when would it get here? You know how far it is to Fortuo? Off the top of my head, no. Damn far. And where now? By Strider takes 2 months to make the trip. Longer if there's trouble. And there's always trouble. Okay, so what would it cost? You want to do some business? All right then. I need to send a couple of messages off the record. Your cipher helps me out. I get your brew. Twinkle, done. Twinkle. I don't think Faye will mind, especially since it's free art. The trick is not to buy from Fortuna. Oh. Just find someone who already imported it. Chasing down collectors and private reserves is like herding rabbits. But I'll get it. How's the bar treating you? Still around and kicking, so can't be that bad. Keep your head out there, freelancer. Dobra, załatwiłem piwko. Teraz... Ninja Bill, bro, ja. Ja. O, kim ty jesteś? Good. Come to pay your respects at last. Kronikarka. My name is Zara Toll, but you may call me Madam Chronicler. Everyone does. Okay, Madam. You do know that I'm your cipher's point of reference, that I provide information via amplifier for your library. Actually, I wasn't aware that was a thing. That's curious. It's fairly common knowledge. Oh, maybe you have amnesia. I don't have amnesia. Did you rattle your head or inhale some toxic spores? Not enough to give me amnesia. If you say so, my dear. But what news? Anything to report from your travels?